Pewnie ktoś już tę historię słyszał, ale chodzi o to, że to jest piosenka, a właściwie wiersz spisany z ula, bo Przemek Rozenek jest przesieckim poetą, pszczelarzem i z tego co wiem, to również strażakiem. I on, kiedy postawił swój pierwszy ul, to na tym ulu napisał wiersz. I okazało się, że pszczoły ten wiersz maniakalnie czytały. I później, kiedy postawił kolejny ul, to również napisał wiersz. I to jest piosenka o wahaniach takiego prześlickiego pszczelarza, poety, czy postawić trzeci ul. Także wjeżdżamy teraz w okres kwietnia, maja, taki wiosenny troszeczkę. Tam jest takie pam-pam, a to pam-pam to są koniki polne. To już nie jest z tego wiersza, tylko to jest moje. Czy słychać gitarę? Pam-pam, pam-pam, pam. Możecie pomóc? Pam, 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 pam. Szepnął kwiecień falując na wietrze, że znów przyjdzie się wiośnie pokłonić, że jak miłość znów nas zapowietrzy, pierwszy kwiat na gałązce jabłoni. Że jak miłość znów nas zapowietrzy, pierwszy kwiat na gałązce jabłoni. Pam, 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 pam. A już wcześniej wspominał coś marzec, nim w oddali zupełnie wypłowiał, że choć przyjdzie się czasem zestarzeć, nie ma sensu się czasem przejmować. Że choć przyjdzie się czasem zestarzeć, nie ma sensu się czasem przejmować. Choć gubię to szukam, zanim czas nam po plecach przeleci. Niech mu będzie do trzech razy sztuka i jest ul najprawdziwszy mój trzeci. Niech mu będzie do trzech razy sztuka i jest ul najprawdziwszy mój trzeci. Pam, 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 pam. Czerwiec z lipcem i przydrożnym majem, ech stachuro, wypijmy pod sklepem. Pszczoły chyba na wierszach się znają, może nawet z nas wszystkich najlepiej. Pszczoły chyba na wierszach się znają, może nawet z nas wszystkich najlepiej.